jestem bardzo przedsiębiorczością, to po prostu, żeby nawiązać współpracę ze stroną czeską, no nasze wyróżnione projekty od dwuletniej pandemii, no po prostu mieliśmy tych najlepszych, którzy mieli największe jakby sukcesy w tym okresie. Wiem, że kolejce stoją następni, to nie możemy tego... No i to ten właśnie moment, za chwilę na scenie. Niemniej jednak myślę, że jest bardzo ważnym elementem życiu gospodarczym naszej gminy. Przedsiębiorcy się próbują, zaciągają nowy i to jest wspaniałe. Dlaczego przedsiębiorcy tak chętnie tutaj właśnie się rozwijają? No myślę, że gmina też i Rada Gminy stworzyły klimat, żeby firmy, które tutaj u nas mogą po prostu zaistnieć. Myślę, że Wietrowice Wielkie ze względu na dużą firmę eko, ale też dbamy o małe firmy, które są firmami bardzo potrzebnymi. Nowy element z dzisiaj, czyli ta współpraca polsko-czeska, pozwala nam, żeby te firmy między sobą na pograniczu mogły przenikać i po prostu wzbogacać to, co jest potrzebne naszym mieszkańcom. Tworzymy taki mały region. Wiemy, że nasza gmina jest trzykulturowa, mamy też powiązania z Wietrowicami czeskimi i ten pomysł się zrobił właśnie z tego, żeby wspierać się po jednej i drugiej stronie granicy, gdzie po prostu firmy naprawdę dobrze posługują. Ja dziękuję. Jak wójto traktuje, że po dwóch latach pandemii no, udało się powrócić z tą galą? Myślę, że głównym elementem to była pandemia. No, cieszymy się, że ona ustała. Mam nadzieję, że ona już nigdy nie nastąpi. Widać, że ludzie są spragnieni, bo myślę, że człowiek żyje w grupie, nie żyje pojedynczo. I właśnie lokalny samorząd, no, myślę, organizuje to życie społeczne, żeby po prostu i firmy się mogły rozwijać, i życie społeczno-kulturalne było na odpowiednim poziomie. I widać, że na tych imprezach mamy po prostu no, dosyć dużo ilość różnego rodzaju podmiotów, które tu dzisiaj są. Na pewno było ich o wiele więcej, niemniej jednak warunki lokalowe pozwoliły w tym roku zaprosić tylko taką ilość, a tym bardziej, że mamy partnerów czeskich. Chcemy im pokazać też nasz potencjał i to, co robimy wspólnie z Izbą Gospodarczą, myślę, jest wspaniałym pomysłem nie tylko dla naszych przedsiębiorców, ale i dla przedsiębiorców po stronie czeskiej i obyśmy się tak dalej wspaniale rozwijali, bo myślę, że pomysłów jest wiele, chociażby ten jeden pomysł z tymi ziołami, bardzo fajna rzecz, o którą dbamy, po prostu chcemy nawiązywać do zdrowej żywności, no i myślę, że ludzie mają swoje odpowiednie pomysły, żeby je realizować, żeby się sprzedawać i żeby ten nasz region mógł się wspaniale rozwijać. Chcecie podobnie jak zawsze co roku robić tą galę, jeżeli nie przeszkodzi? Tak, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, w następnym roku się odbędzie kolejny. Dziękuję.